Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie robić kolejne zadania, oczywiście. Zakopane skarby, krwawa waluta, miodowe lata. Podobno miodowe lata możemy zakończyć, także myślę, że spróbujemy to dzisiaj wykonać. Miód właśnie podobno pojawia się w trzecim rozdziale, więc byłoby to naprawdę bardzo miła sprawa. Uprowadzona kilka gęb do obicia, to jest na razie zadanie zablokowane, zakopane skarby i wśród łotrów. Na pewno chciałabym udać się do Lorenzo, ponieważ prosił nas o to, żebyśmy przez gońca, oczywiście prosił nas o to, żebyśmy do niego przyszli, także myślę, że to zrobimy na sam początek. Chciałabym zajrzeć do wpływowych ludzi tutaj i zobaczyć, czy nie mają dla mnie jakichś zadań, na przykład do Bradlocka bym zajrzała, czy nie ma mi nic nowego do powiedzenia. Bradlock? Chyba nie, żadnego nowego zlecenia. To tak wiecie, profilaktycznie, prawda? Dobrze, raczej żadni karczmarze nie będą mieli dla mnie żadnych questów. Raczej nie. Spróbujemy też zajrzeć do Fridy. Może ona będzie miała dla nas jakieś nowe zadanie. Nie mam pojęcia. I tutaj. Przejdźmy tak na szybko. Widzę, że tutaj ktoś stoi w nowej jakiejś zbroi. Lutz. Hej, ty. Mogę go okraść. Interesująca zbroja. Nigdy takiej nie widziałem na Archolos. Nie dziwi mnie to. Niewielu ma zaszczyt nosić pancerz Gwardii Królewskiej. Ponadto członkowie naszej formacji rzadko opuszczają kontynent. Robimy to tylko wtedy, kiedy trzeba wykonać bardzo ważną misję. Naprawdę jesteś z kontynentu? Zgadza się. Mam pewne rozkazy od króla, jednak, co pewnie cię nie zdziwi, nie mogę zdradzić szczegółów. Dla mnie najważniejsze jest to, że mogę połączyć przyjemne z pożytecznym. To znaczy? Archolos to moje rodzinne strony. Miło po tylu latach odwiedzić stare śmieci i odpocząć od tej cholernej wojny i jeszcze bardziej cholernych dworzan. Opowiedz mi o sytuacji. Jak wygląda sytuacja na froncie? Źle. Orkowie są mocnymi przeciwnikami, a ich ofensywa nieprzerwanie posuwa się do przodu. Niestety wygląda na to, że zaczynamy przegrywać tę wojnę. Jeśli król szybko czegoś nie wymyśli, to nawet generał Lee nie będzie w stanie przechylić szali na naszą korzyść. Jest aż tak źle? Tak. Sukcesy militarne wroga to tylko jeden problem. Dużo gorszym są słabnące z dnia na dzień morale wszystkich Myrtańczyków, zarówno żołnierzy, jak i cywili. Najpierw w ramach odwrotu poświęciliśmy parę wiosek, inaczej nie przegrupowalibyśmy wojsk. Nie wiem, co orkowie zrobili z ich mieszkańcami i wolałbym nigdy się tego nie dowiedzieć. Reszta obywateli nie była zachwycona tymi wieściami. Nikt już nie ufa królewskiej armii, bo mało kto rozumie, że tak należy postępować podczas wojny. Znaczy, armii. Dobre sobie. Raczej zgrai wieśniaków, bandytów i obszarpańców rekrutowanych przymusowo z rozkazu miłościwie nam panującego Robara II. Taka hałastra nic nie zdziała. Brak im podstawowego szkolenia i dyscypliny, o zasadach moralnych nie wspomnę, a nie mamy czasu, by im to od zera wpajać. Czyli królewska armia używa sobie na cywila? Takie są realia wojny. Oczywiście tutaj dotrą tylko opowieści o najzacniejszych czynach i bohaterach, bo sytuacja z archipelagiem i tak jest napięta. Gdybyśmy przynajmniej nie musieli się użerać z tymi wszystkimi dworzanami, którzy tylko czekają na kolejne potknięcie króla. Ach, szkoda gadać. Kim jest ten cały generał Lee? Naprawdę o nim nie słyszałeś? O zdobywcy Warantu? Tak się jakoś złożyło. Lee jest najskuteczniejszym żołnierzem i dowódcą w historii Myrtany. To dzięki jego sprytowi udało się pokonać wojska Lukkora i Gellona oraz ostatecznie przyłączyć Warant do królestwa. Robar zawdzięcza mu bardzo wiele i póki Lee żyje, ciągle mamy szansę na odwrócenie losów wojny. Mówisz o nim z wielkim szacunkiem. Chłopcze, to nie jest zwykły dowódca mianowany za swoje urodzenie czy włażenie królowi do dupy. Lee pochodzi z nizin społecznych i sam zapracował na swoją pozycję. Nie otacza się nadętymi, bogatymi paniątkami.
woli spędzać czas ze swoimi żołnierzami, takimi jak ja. Mówię ci, jeśli pozostało mi w kogoś wierzyć, to tylko w niego. Opowiedz mi o orkach. Nie powiem ci wiele, bo tak naprawdę znamy się tylko na pozbawianiu ich życia. Ale dobrze, niech pomyślę. Przede wszystkim, jeśli ktoś ci powie, że są prymitywnymi zwierzętami, to jak najszybciej zmień rozmówcę. Orkowie są inteligentną rasą, a ich społeczeństwo jest podzielone na swojego rodzaju kasty. Są wielcy, owłosieni i znacznie od nas wytrzymalsi, a pozycję w grupie określa siła danego osobnika. I to w zasadzie tyle. Nie wiem, skąd przybyli i dlaczego nas atakują. Gdybyśmy zaczęli studiować ich kulturę, pewnie znaleźlibyśmy odpowiedzi na te pytania. Dzięki za informację. Muszę już iść. Nie ma sprawy. Jeśli mogę, to też chciałbym ci zadać pytanie. Śmiało. Byłeś może w Silbach? Tak, byłem. A znasz może kobietę o imieniu Marta? Marta? Mówisz o tym schardziałym i opryskliwym babsku? Cóż, trudnego charakteru nigdy nie można było jej odmówić. Ale za to jak gotuje. Jej gulasz do dziś śni mi się po nocach. Podkochiwałeś się w jej kuchni czy w niej samej? Słyszałeś może powiedzenie przez żołądek do serca? Obiło mi się o uszy. O co chodzi z tą Martą? Widzisz, zanim opuściłem wyspę, by spełnić marzenie o zostaniu gwardzistą, ja i Marta... no cóż, byliśmy parą. Zaczyna się robić ciekawie. Oczywiście, ona zawsze traktowała to jako młodzieńcze marzenie, bez szans na powodzenie. Mów dalej. Jakby to powiedzieć, nie rozstaliśmy się w zbyt przyjaznych okolicznościach. To znaczy... Widzisz, pewnego dnia po prostu wskoczyłem na statek, który płynął na kontynent i nawet się z nią nie pożegnałem. Mógłbyś sprawdzić, czy dalej jest na mnie wściekła? Minęło kilka lat, może jej przeszło. No, raczej dalej jest wściekła, skoro jest taka ogólnie opryskliwa. Droga do Silbach jest daleka i niebezpieczna. Spokojnie, wszystko ci wynagrodzę. Słowo królewskiego gwardzisty. W takim razie, jak tylko odwiedzę Silbach, zapytam ją o ciebie. W cichej mgle. No, tego się nie spodziewałam. Dobra, spróbujmy jeszcze zajrzeć do Fridy. Nie wiem, czy ona ma dla mnie jakieś nowe zadanie na przykład. Marvin, pamiętasz, jak ci mówiłam, że będę coś dla ciebie miała? No to mam. Tak się akurat składa, że mam poważny problem. To cholera. Alice, ona dorwała się do aktu własności mojego sklepu. Cholerny złodziej! Nie chce mi go oddać, ani nawet odsprzedać. Liczyłam, że przez problemy z Harpią ustąpi, ale nic z tego. Doprawdy, ciekawy sposób negocjacji. Nie czepiaj się! W każdym razie, skoro ja nie dałam rady, to ktoś inny musi odzyskać to pismo. Musisz coś zrobić, inaczej wyląduje na bruku! Zobaczę, co da się zrobić. No dobrze, widzę, że mamy jakiś poważny problem. Na razie nie będę jej oddawała skór, ponieważ... no, nie potrzebuję jakoś bardzo pieniędzy. Mieliśmy się spotkać właśnie z Lorenzo, więc chodźmy w takim razie. Jestem ciekawa, czy Adelard ma coś do powiedzenia na przykład. Adelard ma... laga? Nie wiem. Marvin, chodź tutaj. Mamy coś ważnego do zrobienia. My? Zapowiada się ciekawie. Oj, wolałbym się trochę ponudzić, niż musieć to zrobić. Jedna z naszych najlepszych informatorek, karczmarka Helga, została okradziona. O kurde. Odgraża się, że przestanie z nami współpracować, bo nie pilnowaliśmy jej zapasów. Pójdę z nią pogadać, uspokoję ją. A ty zajmiesz się odzyskiwaniem skradzionego towaru. Mam kogoś do pomocy? Tak, wysłałem na miejsce trzech gońców. Dowiedz się, co udało im się ustalić. Czekają na ciebie w piwnicy karczmy. Dobrze, to nie twoje. Ciekawa nazwa zadania i w ogóle fajnie, że nagle taki wysyp. Pablo. Co nowego? Ludzie, dla których pracuję, to znaczy pracowałem, to banda pamiętliwych sukinsynów. Głowę dam sobie uciąć, że nie dadzą mi tak po prostu odejść.
Oj, stary, pewnie o tobie już kompletnie zapomnieli. Wybacz, no ale takie życie. A Otmar może ma coś nowego? Marvin, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jest robótka do zrobienia. W zasadzie formalność. Nic szczególnego dla prawdziwego tropiciela. Jeśli dostanę złoto za tę formalność, to czemu nie? Prawdziwe nastawienie człowieka Araxos. Słuchaj, ktoś musi sprawdzić, czy wytyczne dla tropicieli dotyczące terenów łowieckich ciągle są aktualne. Masz, to one. Udaj się we wskazane miejsca i oceń, czy stan faktyczny zgadza się z opisem. Obawiam się, że przez obecną sytuację na wyspie zwierzęta mogły zmienić nawyki. No, leć. Nie chcemy przecież, żeby ktoś, kto poszedł polować na ścierwojady zgodnie z wytycznymi, trafił na obszar zajęty przez zębacze. Dobra, nowe wytyczne. Otmar? Właśnie, jak się masz? Jak się masz? Nieźle, chociaż nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę się bawił w nocne przenoszenie skrzyń. To nie na moje nerwy. Okej. Dobra, spróbujmy... Sander. Chcę potrenować. W sumie moglibyśmy sobie dać w broń jednoręczną. Tylko nie wiem, kto mnie teraz nauczy. Czy Sander dalej? Czy Sander w ogóle mnie tego uczył? Chyba tak. Ej, ty. Chcę potrenować. Wymagasz ode mnie... Aha, czyli już mnie nie nauczysz nic. Griff, ty możesz mi sprzedać rzeczy. Griff należy chyba do łowców raczej. Tutaj coś jest gdzieś... O, Roni nie ma. A to dziwne. W ogóle taka sprawa jest, że tutaj... Mamy, o matko, nie chciałam. Tutaj gdzieś powinna być lampa, którą możemy szturchnąć. Tu są jakieś drzwi. I to tak brzmiało, jakby ten cieniosłup był za tymi drzwiami. Gdzie jestem? O, proszę. Weszliśmy właśnie do tego magazynu, o którym wam wspominałam chyba w poprzednim odcinku i w tym chyba już też. Także możemy się tutaj oczywiście rozejrzeć. O, proszę. Lewo, 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 lewo. Lewilne drzwi. No, naprawdę dużo przedmiotów. Także ogarniamy tutaj wszystko. Coś zebrałam ciekawego. Zbożowa coś tam było napisane. Ciekawie by było znaleźć w takim schowku na przykład szybkiego śledzia, nie? No nie? Nie sądzicie? Dobra, zostały nam kufry. Jeszcze są też kufry na zewnątrz. Dobra, otwieramy. Nie pozostaje nam nic innego raczej. Prawo, prawo, prawo. A w kufrze. Kluski z goblinimi jagodami. Mamy premię do zręczności plus 3. Czyli po drugiej stronie chyba będzie premia do siły. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Tak, chlebowe smarowidło ze smoczego korzenia. Na egzotyczny deser, różne przepisy i tak dalej. Dobrze. I jeszcze coś powinniśmy na pewno znaleźć tutaj, bo też widziałam tutaj jakieś kuferki. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Łuk związu oraz strzał parę. O kurde. Dobra, tutaj są jeszcze jakieś przedmioty, także pozbieramy. Wszystko. Dobrze. No to chyba wszystko. Wędrowny kupiec. Hej. Pohandl. Co ty masz? Rosół z resztek. O, masz bryłę lodu. Dobra, daj mi wszystkie bryły. A tutaj? Okej. Okay. Masz też miksturę prędkości. No dobra. I tutaj widzę, że jest Lorenzo.
O nie, to Salzer. Oto jest mój wybawiciel. Nie myślę, że zapomniałem o tym, jak pomogłeś mi wtedy na drodze. Szczerze mówiąc, to właśnie dzięki tobie wymyśliłem wspaniały pomysł na nowy interes. Od dzisiaj będę naprawiał zniszczone wozy i dostarczał potrzebne części tym, którzy utknęli w drodze. Mhm. Już nikt nie będzie musiał tkwić na ławce przy swoich towarach przez kilka godzin, bo jego wóz rozleciał się na wyboistej drodze. Potrzebne mi będzie jednak trochę kół, a że tutejsi rzemieślnicy żądają za nie sporo złota, to pomyślałem, że może zdobędziesz ich dla mnie trochę więcej. Wystarczy, że rozejrzysz się wokół zniszczonych wozów. Z pewnością znajdziesz ich mnóstwo na całej wyspie. Za każdą sztukę zapłacę ci kilka monet, więc nie trać czasu i do roboty. Okej. Mam dla ciebie te koła. Naprawdę? Nie widzę. Aha. Jak leci? Nie mogę narzekać. Dobra. To fajnie, że Salzer już tutaj jest. Tutaj jest zejście do kanałów. Też by się już przydało do kanałów chyba zejść za niedługo. Myślałam, że to Lorenzo tutaj zszedł. Karamon. Hej. Ty możesz mnie podszkolić? Bardzo. Możesz, to co? Nieźle ci idzie. Dobra. Nie mam chwilowo więcej punktów nauki. Mamy teraz 58%, to oznacza, że zaraz sobie przeskoczymy próg punktowy. Dokan. A ty? Zręczność łuki. No to mnie nie interesuje raczej. Najemnik Dima. Cześć, jak leci? Mam ręce pełne. Okej, okay, czyli nic. To co, idziemy do Lorenzo jeszcze na szybko i zobaczymy, co on od nas chce. A później się zobaczy, co zrobimy dalej. Mamy parę zadań, jak widzieliście w dzienniku. Nie rozumiem tylko, gdzie jest Ronia. Czemu jej nie było tam na dole? Może siedzi u Lorenzo jakimś cudem i coś załatwiają. Tu jest Rudy. Mam dużo spraw na głowie. No dobrze. Cześć, Lorenzo. Hej. Jesteś, bardzo dobrze. Mamy sprawy do obgadania. Zrobiłem coś nie tak? Wręcz przeciwnie. Nie najgorzej poszła ci robótka z przemytnikami. A jak ktoś pokazuje, że potrafi coś załatwić, to zasługuje na nagrodę. Po wymianie zdań z innymi wpływowymi członkami Araxos zdecydowaliśmy się awansować cię na starszego gońca. Teraz pozostaje ci udowodnić, że nie jest to błędna decyzja. Okej. Okay. Bez obaw, takie nagrody skutecznie motywują do dalszej pracy. Mam tylko nadzieję, że wyższy stopień wiąże się z większymi wypłatami. Jak najbardziej. Na tyle sporymi, że bez wątpienia będzie cię stać na lepszy sprzęt. Udaj się w tej sprawie do Ingora, przedstawi ci nową ofertę. Dobrze. Wydajesz się czymś zmartwiony. Coś się stało? Marvin, miałeś już okazję odwiedzić naszą kopalnię złota? Nie. Miałem trochę innych spraw na głowie. Rozumiem. Chociaż może to i lepiej. Chciałbym, żebyś udał się do kopalni i popracował w niej jakiś czas jako zwykły górnik. Spójrz, jak wygląda sytuacja. Porozmawiaj z ludźmi, wydobądź trochę złota. Ale nie zdradzaj nikomu wewnątrz, że należysz do gildii, ani tym bardziej, że to ja cię wysłałem. Gdy już będziesz wiedział, co i jak, to wróć do mnie. Powiem ci, co dalej. No dobrze. Kto jest kim? Nowe zadanie główne. Prawdopodobnie. Albo i poboczne. Cholera wie. Dobra, czyli mamy, widzę, już pełny dziennik. Może byśmy wrócili do przystani Łotrów chwilowo i spróbowali zadanie z tą uciekinierką załatwić. Chyba, że zrobimy zadania dla Araxos. No nie wiem, z czym zdążymy się wyrobić, natomiast wiem, że już mi cały dziennik znowu urósł. W cichej mgle. Królewski gwardzista. Aha, dobra, to wiecie co? To chodźmy do Silbach. W Silbach też warto porozmawiać z Ezekielem, ponieważ okazuje się, że on ma dla nas nowe zadanie. Ale najpierw, no wiadomo, potrzebujemy się tam dostać, więc najlepiej będzie chyba tutaj z kapliczki i Nosa się tam przenieść. Także zróbmy to na szybko. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Zobaczymy. Okej, okay, czwóreczka. Okej, okay, widzę, że jestem rozczarowana, bo nie mam many.
Dobra, te eliksiry to są raczej bez sensu pod tym względem. Może taka 15 mi pomoże chociażby. Dobra, czyli udajemy się do Silbach. Super. I chodźmy do Marty, ale zanim do Marty, to udamy się do Ezekiela, który powinien być na cmentarzu. Jak najbardziej jest tutaj. Witam cię. Hej. Słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Kogo? Kurta? Nie znam nikogo takiego. Okej, okay, no nieważne, pytamy, bo tak. Trzymasz się? Odkąd załatwiłeś sprawę z moją córką, jest coraz lepiej. Co zamierzasz teraz robić? To dobre pytanie. Zadaniem rodzica jest troska o swoje dzieci. Nie udało mi się zadbać o jej życie, więc teraz przypilnuję chociażby jej grób nie był zaniedbany. Mhm. Będę musiał znaleźć sobie jakieś zajęcie, by opłacić wszystkie koszty. Chętnie wróciłbym do handlu, ale nie wiem od czego zacząć. Może mógłbym ci pomóc wrócić do dawnego fachu? Gdybyś usłyszał o jakiejś okazji, to daj mi znać. Okazji? Widzę, że dobrze cię tutaj traktują. Jako stary handlarz mam jeszcze w sobie trochę uroku osobistego. Potrafię coś wynegocjować, ale długo na kredyt nie pożyję. Może to i dobrze. Tylko wiesz co, ty to musiałbyś chyba do miasta się udać, mój kolego. Kupiec Ezekiel. Nie wie jak zacząć, może mógłbym mu pomóc. Powinien porozmawiać z Wejtem. No tak, to prawda, Wejt jest kupcem również, więc powinien coś na ten temat wiedzieć. Nie sądziłam, że przyjdzie nam tutaj wracać i jeszcze będziemy mieli jakieś zadania nowe. Tutaj nic oczywiście nie zrobimy z Lokwarem już, raczej. No, mam wrażenie, że Marta to mi urwie głowę, jak teraz do niej pójdę i zacznę o coś prosić. A Wejt będzie na zewnątrz, czy będzie w środku? Może jeszcze śpi na przykład, no nie? No nie wiem. Marta jest przy ladzie. Coś czuję, że wybuchnie, jak jej o tym powiem. Że będzie miała pretensje. I to ogromne pretensje. O, przy okazji kradzież. Marta, mam do ciebie pewną delikatną sprawę. Ty? A ty czego możesz ode mnie chcieć? Lutz przesyła pozdrowienia. Skąd o tym wiesz? Kto ci powiedział? Spokojnie, ja tylko... Nie tutaj, nie przy ludziach. Okej, okay, Marta, to gdzie wybiegniemy? Na zewnątrz? No tak, na zewnątrz. Ale kurna, nie urwała mnie łba. Niemożliwe. Dokąd? Aha, okej. Okay. Zakarczmy, tak? Dobra. Myślałam, że mi urwie głowę, o, na nic. No tak jak myślałam, zakarczmy. Co ja ci takiego zrobiłam? Czemu chcesz mnie pogrążyć? Może nie jestem dla ciebie zbyt uprzejma, ale to nie znaczy, że... Spokojnie, Marto. Spotkałem Luca w mieście. Wrócił w rodzinne strony. Jest teraz gwardzistą królewskim. A więc jednak mu się udało, dran jeden. Czyli ciągle jesteś na niego zła, rozumiem. Sam bał się twojej reakcji i widzę, że nie bez powodu. Zła? Ten dureń prawie zrujnował mi życie. Jednego dnia planuje z tobą przyszłość, a następnego ucieka jak zbity pies, żeby go zaraza wzięła. I jeszcze nawet nie ma odwagi, żeby się tu samemu pokazać z tą paskudną mordą. Minęło parę lat, może czas mu wybaczyć. Nie masz pojęcia, co przez niego przeszłam. Nie chcę go widzieć na oczy. Zostaw mnie już, muszę wracać do pracy. Okej, okay, w cichej mgle. Widzę, że nie jest dobrze. Okej, okay, bo ja potrzebuję się teraz zobaczyć z Wejtem. Przede wszystkim zajrzymy do karczmy Silbach na górze, czy tam nie ma Wejta. A która jest godzina? Jest 18.41, no on raczej nie śpi. Ale no może warto sprawdzić najpierw. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie, czy on tutaj jest na przykład. Jest! Okej, okay, trudna kradzież przy okazji. Nie potrzebujesz wspólnika? Do handlu w tej wiosce? Nie, nie jest to rynek wymagający współpracy kilku ludzi. Sam chcę się stąd wynieść i przenieść gdzie indziej. Interesy nie idą dobrze?
Handel tutaj jest dość skromny. Nie dorobię się fortuny na handlu patelniami i pietruszką. Może Ezekiel mógłby cię tutaj zastąpić? Kiedy już się stąd zawinę, niech robi co zechce. Mało tego, za drobną opłatę odstąpię mu nawet swoje kontakty. Oczywiście, najpierw musicie wszystko uzgodnić z Albinem. To on decyduje, kto tutaj może handlować, a kto nie. Okej, dobra, dzięki za informację. Ile chcesz za swoje kontakty? Z racji tego, że mi pomogłeś, dostaniecie zniżkę. Okej. To trochę dużo. Dzięki tym kontaktom można zarobić zdecydowanie więcej. Potraktujcie to jako inwestycję w przyszłość. No dobrze. Masz te pieniądze. Świetnie. Przyślę swoich ludzi do Ezekiela. Nie pożałuję tej inwestycji. Jasne. Podobno sprawę z Ezekielem warto załatwić, ponieważ od niego po wykonaniu tego zadania będziemy w stanie... będziemy mieli możliwość skupować... właśnie na przykład kupić od niego te przepisy na ten właśnie, na tą konfiturę ze smoczego korzenia i na te kluski. No, konfitura ze smoczego korzenia bardzo nam się przyda. Ezekiel, tak dalej, tutaj jesteś. Przynajmniej teraz łatwo go znaleźć. Witam. Hej, ty. Chciałbyś zastąpić handlarza Wejta w wiosce? Chętnie. Mógłbym zostać blisko grobu córki i mieć na niego oko. Opłaciłem Wejta. Przyślę do ciebie swoich ludzi. Niesamowite. Nie wiem, jak ja ci się za to wszystko odwdzięczę. Naprawdę dobry z ciebie chłopak. Okej. Okay. I co, mam jeszcze iść porozmawiać z Albinem, czy co? Tak, chyba musimy iść do Albina, więc spróbujmy to załatwić. Raczej nie powinien mieć nic przeciwko, skoro jakby jeden kupiec się wycofuje, a drugi wchodzi za niego. No kurde, zapomniałam w ogóle, że się potwory wiecie. Ja nie wiem, czy ja uderzyłam Rolfa. Nie wiem, czy to ja mu przyfasoliłam. Nie wiem, ale go obgrabię. Nie no, chłop na pewno żyje. Dobra. Tak, do Albina mieliśmy iść. No całkiem ciekawe, że robimy dalej w Silbach jakieś zadania. Trzeba przyznać, że naprawdę interesujące. Kradzież będzie graniczyła z Sudem. Ezekiel chciałby zastąpić Wejta na stanowisku handlarza w wiosce. Rozumiem, że Wejt jest o wszystkim poinformowany. Oczywiście. I na dodatek bardzo zadowolony z takiego obrotu wydarzeń. No dobrze, skoro ręczysz za tego Ezekiela... Szkoda, że Wejt nie ma ochoty dłużej sprzedawać swoich towarów w naszej wiosce. Ale widać, taka kolej rzeczy. Masz tutaj zezwolenie dla Ezekiela na handel w wiosce. Dziękuję bardzo. No to Ezekiel już na pewno będzie zadowolony z takiego obrotu spraw. Nie myślałam, że uda nam się dzisiaj to załatwić, a wychodzi na to, że jak najbardziej. Spodziewałam się, że będziemy robić troszeczkę inne zadania. Chociaż, no nie powiem, teraz dziennik mamy naprawdę pełny. A parę zadań i parę miejsc przydałoby się jeszcze odwiedzić. Proszę, oto zezwolenie na handel w wiosce. O cholera, udało się je zdobyć. To wspaniale. Zatem zabieram się do pracy. Dziękuję. Mhm, i co? I co, zadanie się chyba wykonało? Nie zaliczone, zakończone. Ezekiel może rozpocząć handel w wiosce. Teraz będzie mógł wieść tutaj spokojne życie blisko grobu swojej córki. My podobno będziemy mogli później z nim handlować. Chwilowo, jak widać, nie można, ale to nic. Spróbujmy zakończyć zadanie Miodowe Lata. Więc w tym oto momencie... Chociaż nie, wiecie co? Najpierw chodźmy do winnicy Valerio. Już widzę, że Ezekiel się tutaj pojawił. I już możemy z nim handlować. Jak idzie współpraca z ludźmi Wejta? Współpraca idzie rewelacyjnie. Ty wiesz, że oni należą do gildii kupieckiej? Mają naprawdę dobrych dostawców.
Ostatnio zauważyłem u nich bardzo piękny miecz i od razu pomyślałem o tobie. W ramach rekompensaty sprzedam ci go po taniości. Okej. Kup ten miecz, tani miecz mistrzowski za 900 sztuk złota. Pokaż mi. Fajnie. I co ty masz? Czy masz przepisy, których poszukuję? Przepis na kluski z goblinimi jagodami. Wywarto mi niepotrzebne. Placek. Chlebowe smarowidło ze smoczego korzenia oraz potrawka szybkości też mi zbędna. Ma zmniejszenie potwora, które myślę, że warto będzie kupić. Pierścień pięściarza, pierścień maga, nowicjusza, mistrza przywołań, pięściarza, złodzieja. Dobra, i tutaj wydaje mi się, że to będzie wszystko i można od niego kupić jedno smarowidło za 1500 sztuk złota. I wydaje mi się, że kupimy. Świetnie. To co, nauczymy się nowych przepisów teraz. Nowe przepisy na dole powinny być. Kluski. Rozumiem. Egzotyczny deser znamy. Filet rybny. Rozumiem. Zupa ze szczawy królewskiego. Rozumiem. I chlebowe smarowidło. Dwa Rozumiem. Smocze korzenie, 12 sztuk sera, torebka pieprzu oraz sól. Dobrze. Podobno smoczych korzeni można znaleźć naprawdę bardzo dużo w grze, więc nie martwimy się. Uprowadzone by się przydało zrobić i miodowe lata. I iść po jeszcze jedno smarowidło. Więc korzystamy z gońca. Hej. Najpierw udamy się do winnicy Valerio. Akurat zajedziemy tam w nocy, więc... Oczywiście. Akurat zajedziemy tam w nocy, więc będziemy mogli ukraść Holdwigowi ze skrzyni te kluski oraz... Właśnie, wiecie co. Ja nie przeszukałam tego najemnika, nie. Te kluski oraz te smarowidło. To bardzo istotna sprawa. Ogólnie to Holdwig. Cholera. Co się dzieje? No kurna, Holdwig jeszcze nie śpi. Która jest godzina? 22. A gdybym tak spróbowała tutaj okraść go teraz... W ogóle podobno, moi drodzy, w momencie, gdy zrobiliśmy sobie... Łapy precz! Nie, nie da się tak. W momencie, gdy zrobiliśmy zadanie z folwarkiem chłopięcym, gdzie oddaliśmy Holdwigowi winnicę, to okazuje się, że tą karą... Ja myślałam, że to będzie przypiekanie, wiecie, że będzie miał piętno na całe życie, że zdradził rodzinę, a według dziennika Holdwig oślepił swojego brata. Wypalił mu po prostu oczy. Także to taka ciekawostka. Nie doczytałam tego w dzienniku, bo to już się pojawiło w zadaniach, wiecie jakich. No wiadomo, jako wykonane. Także no. Dobra, do północy się prześpię. Holwig już będzie właśnie spał. Jeszcze możemy tutaj z tego najemnika sobie zebrać. I teraz możemy tutaj poszperać przy tym kufrze. I przy tym drugim, oczywiście. Warto. Lewo, 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 prawo. Cholera. Srebrny naszyjnik. Trzymaj łapy z daleka. Kurna, fucken. No cóż, bywa i tak, że... Fajnie, że inni się obudzili, a sam w sobie Holdwig się nie obudził. Bardzo fajnie. W ogóle kurde, naprawdę jestem teraz przytłoczona znowu tym, wiecie, zasypem zadań, bo nagle pojawiło się ich bardzo dużo. No ale w sumie czego się spodziewałam? Akurat to jest dobre, że tutaj dbają o te poboczne zadania. Że nie było takiego, wiecie, przesytu, tak jak na przykład w Gothicu 1 jest, że robimy wszystkie tak naprawdę poboczne zadania w, wiecie, w pierwszym rozdziale. I wiadomo, jak to potem było. Było z tym różnie. Dobra. W tym kuferku powinno być nasze kochane smarowidło. No. Ach.
Prawo, nie. Lewo. Lewo, prawo. Cholera. Co się dzieje? Dobra, nic więcej. Trzymaj łapy z daleka. Ja pierdolę, no. Jak to jest, że Holwik się nie budzi, no? A i wszyscy inni się budzą. Dobra, czyli mamy do odwiedzenia kopalnię złota, mamy do odwiedzenia parę miejsc łowieckich, można powiedzieć, jeżeli chodzi o zadania dla gildii. I mamy zadanie z Helgą i jej karczmą. No dobrze. Holwik, co ty robisz? Okej, okay, dobra. Lewo, 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 lewo. Cholera, co się dzieje? No ja pierdzielę, no ileż mogę okradać jeden kufer? Ja pierdolę. Seriously? Ja nie mogę ani jednego wytrycha złamać, tak? W ogóle zacznijmy od tego, że mam wrażenie, że bezużyteczne jest kompletnie to, że wiecie, mam wyuczone otwieranie zamków na doświadczony. Aktualnie otwieram jeden kufer 300 lat, bo tak. Jeszcze ten Holdik próbujący spać. Jeszcze raz. Lewo. Lewo, prawo. Prawo. Udało się? Nareszcie, czy się nie udało? Udało się. Cholera. Co się dzieje? Co się dzieje? Dziękuję bardzo, że się wreszcie udało. Dobra. Teraz tak. Bierzemy z powrotem gońca. Zabierz mnie do... Kopalnia Królewska to była? Chyba tak. Kopalni. O czym... Nie, to nie była królewska, to była gildii kupieckiej. Fucken. Panie Gończe, bo ja się pomyliłam. Do kopalni gildii. Mamy iść do pszczelarzy, a nie wiecie gdzie. Dobra, i pszczelarze są tutaj. Powinniśmy mieć już do odebrania miód. Mam nadzieję, że faktycznie tak jest. Jak widzicie, się porespiły potwory wszędzie. Przydałoby się pochodzić i poekspić oczywiście znowu. Ale wydaje mi się, że już sobie to zrobię poza nagraniem, no bo te wszystkie tereny tutaj już zwiedzaliśmy na przykład. Wiadomo, tam gdzie nie byliśmy, no to tam na przykład byśmy zostawili sobie wszystko do zwiedzania razem, albo te potwory, których nie byłam w stanie ubić. No. Dobra, już jest ranek. Bevin, chyba nie z tobą. Z kim mam do pogadania? Z tym drugim gościem, który chyba śpi jeszcze. Pszczelarz? Ha, pszczelarz, nie. No proszę, jednak można. Ojejku, w ogóle oni mają tak dużo miodu tutaj, że warto by było sobie to pozbierać. Szczególnie, że nie wiem czy widzieliście, ale jedna z potrawek wymaga tony miodu. Chociaż to jest akurat chyba ta druga na te kluski. Dobra, a tutaj ktoś mieszka, śpi, cokolwiek. Jest Ergo. Cześć. Czego tu szukasz? Ja pierdzielę, naprawdę. Mądra decyzja. Nawet nie mam się gdzie przekimać, nie? Chociaż dobra, mam. Oddawaj łóżko. Śpimy do rana. Powinniś wszyscy wtedy wstać. Ja tak czy siak... Dobra, mają focha. Widzisz? To nie było takie trudne. Mogę? Chwila. Właśnie wam zajmowałam mleko. Czy miód jest już gotowy? Już miałem zamawiać gońca, by cię powiadomić. Udało mi się pobrać pierwszą próbkę. To jak? Sprawdzamy nasze dzieło? Trochę się napracowałem, by mógł powstać. Czas sprawdzić owoc swojej pracy. Plus 2 domany dostaliśmy. Czegoś mi w nim brakuje, ale nie jest taki zły. Może gdyby posadzić wśród niebieskiego bzu jeszcze kilka... Na mnie nie licz.
No dobrze już, dobrze. Chyba jednak wrócę do produkowania zwykłego miodu. Chciałem powiedzieć, że to mały prezent na osłodę naszej przygody. No ale niestety, zbyt słodki to on nie jest. Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. W porządku. Zadanie miodowe lata powinno być teraz już wykonane, jak najbardziej. Mamy zadanie uprowadzone i myślę, że jeszcze na koniec moglibyśmy się tym zająć, tylko że potrzebuję kręgu teleportacyjnego, żeby się tam dostać. Nie wiem, gdzie jest najbliższy krąg teleportacyjny. Na pewno musimy wrócić do gońca i postarać się iść w takie miejsce, żeby mnie zabrał jak najbliżej kręgu, czyli no najlepiej do miasta, bo wtedy mamy najbliżej. Chciałabym jeszcze tą uprowadzoną dzisiaj zrobić na szybko, bo to raczej, wiecie, bez problemów większych. Hej, ty! Zabierz mnie do miasta Archolos byśmy się... Albo do wioski Silbach. Niech będzie wioska Silbach. A odnośnie tego zadania dla tego typka... W cichej mgle ja mogłam to zadanie oczywiście oddać. Nie pomyślałam o tym w ten sposób. Kurde, trzeba było się do miasta tepnąć. Kurde, te niektóre zadania są naprawdę, wiecie, takie krótkie, a niektóre się bardzo dłużą i... No wiadomo jak to jest, a ja nie chciałam, żeby te odcinki trwały nie wiadomo ile. Dobra. O stronie przystań Łotrów. Wiecie co? To może weźmy do kaplicy i nosa się tepnijmy. Załatwmy najpierw sprawę z tym gwardzistą królewskim, bo wydaje mi się, że to będzie logiczniejsze. Do tej przystani możemy się udać w kolejnym odcinku i wtedy będziemy też tam kontynuować inne zadania. A tymczasem właśnie dobrze by było tego gwardzisty powiadomić, jak sprawa wygląda. Mamy też te zadania dla gildii Araxos. Wydaje mi się, że cały też jeden odcinek będzie wtedy im poświęcony. No nie wiem. Trochę tego dużo nagle się wysypało. A to podobno nie są jeszcze wszystkie zadania, bo jeszcze w mieście podobno jest ich parę. Dobrze. Cześć, Lutz. Hej. Rozmawiałem z Martą. Sądząc po twojej minie, nie masz dla mnie dobrych wieści. Nie mam. Pomimo upływu lat ciągle jest wściekła. Nie wiem, co między wami zaszło, ale lepiej nie pokazuj się w Silbach. Nie, nie mogę tego tak zostawić. Trzeba coś wymyślić. Może upozorujemy moją śmierć i jej serce wreszcie się skruszy? Albo napad bandytów, albo... Albo powiesz mi, co tak naprawdę zrobiłeś, że w jej oczach płonie żądza mordu. Nie chciałbym cię wtajemniczać w szczegóły. W takim razie radź sobie sam. Zmarnowałeś wystarczająco dużo mojego czasu. Czekaj, już dobrze, powiem wszystko. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że wskoczyłem na statek bez pożegnania? Więc nie do końca tak było. Odchodząc, pożyczyłem od Marty trochę złota. Chciałeś powiedzieć, ukradłeś jej oszczędności? No, tak. W dodatku nie był to mój pomysł, bo nie opuściłem wyspy sam. Był ktoś jeszcze. Nie żartuj. Może mi jeszcze powiesz, że z inną. Nie znałeś Wery. Nie wiesz, jaka potrafiła być przekonująca. Szkoda tylko, że zostawiła mnie przy pierwszej lepszej okazji. O chłopie. W takim razie nie dziwię się, że Marta nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Tak, wiem, spieprzyłem jej życie. Ale nim wrócę na kontynent, chcę wszystko naprawić. Masz jakiś pomysł? Po prostu idź ją przeproś. Zacznij od spłacenia długu. Nie najgorszy początek, ale to za mało. Prawda. To nie wystarczy. Jednak zdecydowanie warto od tego zacząć. Racja. Trzymaj i wszystko jej zanieś. Masz jeszcze jakieś pomysły? Mogę zorganizować wam schadzkę gdzieś poza Silbar. To jest myśl. To musi być coś niezwykłego. Dobre jedzenie, wino, odpowiedni klimat i muzyka. Koniecznie muzyka. Umiesz grać na lutni? Nie, za to ty zaczynasz grać mi na nerwach. Spokojnie. W takim razie znajdź jakiegoś grajka. Archolos to kulturalna stolica regionu. Na pewno znajdziesz kogoś chętnego. Człowieku, nie będę dla ciebie latał po całej wyspie. Nie za darmo. A co powiesz na dobry miecz prosto z kontynentu? Takiego oręża nie znajdziesz na tych wyspach.
To mogłoby mnie zainteresować. A więc mamy umowę. Miecz za przebaczenie Marty. Niech będzie. Wróćmy do kwestii twoich długów. Ach, tak, trzymaj. Zacznij od przekazania Marcie złota. Przy okazji, może dowiesz się w wiosce, co by mogło jej zaimponować? Jej nie pytaj, ale ktoś na pewno dobrze ją zna. Może będzie w stanie ci pomóc. Nie zaszkodzi popytać. Im szybciej wyruszysz, tym szybciej cała ta nieprzyjemna sprawa będzie za nami. Powodzenia. Oj stary, i co? Chcesz ją znowu rozkochać, a potem znowu odejść na kontynent? No nie wiem. Okej, fajnie, że nas od razu przeniosło pod krotoszczurem do karczmy. Cześć, hej. Marta. Mam coś dla ciebie. To znowu ty? Czego znowu ode mnie chcesz? Lutz opowiedział mi całą historię. Oto złoto, które ci ukradł. Cholerny drań. Dobrze, że ma chociaż tyle przyzwoitości. Dziękuję, że zechciałeś mi je oddać. Może dasz się przekonać na spotkanie z Lutzem. Bardzo mu na tym zależy. Przysięgam, że jak tylko przekroczy próg tej karczmy, to moja miotła pójdzie w ruch. Nie ma mowy. Nie tutaj. Lutz chciałby się spotkać w jakimś ustronnym miejscu. Żeby wyrządził mi kolejną krzywdę? Zwariowałeś? Nigdzie się nie wybieram. Okej. Okay. W cichej mgle. Może Bastian coś pomoże, albo Wiktor. Wiesz, jak zaimponować kobiecie? Oczywiście, że wiem. Za młodu wiele się za mną uganiało. Mhm. I w czym tkwił twój sekret? W wytworzeniu odpowiedniej atmosfery. Ciepłe słówka, muzyka, odpowiednia strawa i co najważniejsze, urokliwe miejsce. Znasz takie? Mnóstwo, ale myślę, że najodpowiedniejsza będzie tutejsza winnica. Jej sady są szczególnie piękne o tej porze roku. Jeśli myślisz o schadzce, to sugerowałbym spróbować właśnie tam. Przyznaj się, któraś z lokalnych dziewuch ci się spodobała? Chodzi o Martę? Widziałem, jak latasz do niej tam i z powrotem z byle pretekstem. Przejrzałeś mnie. Wiedziałem. Dobrze, Marvin, to będzie nasza mała tajemnica. Nic jej nie powiem, możesz być spokojny. Okej, okay, świetnie. Mówiłeś o winie. Które twoim zdaniem byłoby najlepsze? Możesz kupić coś ode mnie, ale jeśli naprawdę ci na niej zależy, to nie powinieneś oszczędzać. Najlepsze wino dostaniesz w winnicy. A skoro i tak się tam wybierasz, to upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Pogadaj ze starym Liamem. Przypuszczam, że ma coś specjalnego na tego typu okazję. Okej. Czy muzyka naprawdę jest konieczna? Nie, ale nie osiągniesz bez niej oczekiwanego efektu. Kobiety uwielbiają muzyków. Najlepiej byłoby, gdybyś sam dla niej zagrał. O, i do tego zaśpiewał. Obawiam się, że nie jestem w tym najlepszy. O ile nie kraczesz jak ścierwojad, powinna docenić twoje starania. Jeśli faktycznie jesteś taki kiepski, jak twierdzisz, to wynajmij profesjonalistę. Gdzie szukać muzyków? Jak to gdzie? W karczmach. Nie widzę tu żadnych minstreli. Tutaj rzadko się zapuszczają. W portowej karczmie grają co wieczór. Tam spróbuj szczęścia. Okej. Okay. No i jest jeszcze taka dziewucha. Jakiej było? Chyba Karin? Znajdziesz ją gdzieś na ustroniu żeglarza. Jasne. Miejsce już znam. Co z jedzeniem? Kulinarnie ciężko będzie jej zaimponować, dlatego musisz postawić na sprawdzone rozwiązania. Owoce zawsze działają, wiesz. Tak się składa, że mam ich tutaj trochę. Mógłbym ci przygotować piękny kosz piknikowy. Co ty na to? I to w bardzo niskiej cenie. Ile? 25 sztuk złota. O stary, jasne. Niech będzie. Wróć do mnie przed spotkaniem z ukochaną. Wszystko przygotuję. Jasne. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że sprawę randki będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Ja już wam dziękuję za dzisiejszy i mam nadzieję, że wam się podobało. Mnie tak. Jeżeli mam być szczera, to dzisiaj całkiem nieźle poszło. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. No i co? I wyczekujcie kolejnych, w których spróbujemy odbruchać Martę i wykonać zadania z dziennika, których znowu się namnożyło. Trzymajcie się i cześć!